W niedzielę 24 lipca na Górnym Borze w Skoczowie odbył się piknik pod hasłem Dzień Pupila, czyli dzień ze zwierzętami, tymi mniejszymi i większymi. Nas urzekł spokojny i sympatyczny dog niemiecki. Przyjechaliśmy z Bielska-Białej, tam też mieszkamy. Mieszkamy właśnie z dwoma dogami niemieckimi, czyli z Argim, którego dzisiaj widzicie Państwo. Argi ma niecały rok i jego mama, która ma 3,5 roku. Mieszkamy wspólnie w Bielsku. Wszyscy razem, a to duże pieski. Tak, duże, natomiast niezbyt wymagające, jeśli chodzi o miejsce, bo pewnie tutaj jest zawsze takie pytanie, on musi mieć olbrzymi ogród i zawsze drugie pytanie, które mi zadano, zadaje się, to jest, czy on dużo zjada? Zjada dużo? Nie do końca, dlatego że teraz, kiedy rośnie, wiadomo, zjada więcej. Natomiast... No powiedzmy, ja pani przerwę, to jest szczeniaczek. Tak. Szczeniaczek. Tak, on ma dopiero rok. A to będzie jeszcze większy? Tak, jeszcze cały czas rośnie. Dogi niemieckie, czyli grupa molosów, rosną średnio do 18 miesiąca życia. No, co za tym idzie, no musi sporo zjeść, bo tak naprawdę pies w tym czasie rośnie tak, jak nasze dziecko 18-letnie. Jak sobie to przełożymy, ile to nasze dziecko zjada, tyle samo ten pies w te 18 miesięcy musi zjeść. Więc rzeczywiście mój mąż czasami się śmieje, że one zjadają więcej wołowiny niż on przez swoje 60 prawie lat życia. O, Ardziuśku, grzeczny jesteś. Ono też chce coś powiedzieć do mnie. Tak? Coś byś tutaj... Że wcale tak dużo nie je. Tak, Ardzi to chętnie glutem tutaj nam rzuci. Natomiast tak jak mówię, no, pies kiedy rośnie jest zdecydowanie więcej niż osobnik dorosły. Średnio jest to około kilograma mięsa dziennie z różnymi dodatkami typu warzywo, makaron, ryż, no i sucha karma dodatkowo, tak? Bardzo jest związany z człowiekiem, rasa bardzo fajna. I ja po prostu lubię duże psy. Może dlatego, że jestem sama niska, to ja lubię duże psy, nie lubię małych piesków. Owszem, toleruję, szanuję, ale duży jest duży. A mąż jak? Też duże psy? Też mąż zakochany? Moją domeną jest właśnie no, rasa kotów. Jakoś dogadujemy się wspólnie. Pani jeździ z nim na wystawy, czy pani się gdzieś z nim pokazuje? Tak, oczywiście jeździmy na wystawy. Argi jeszcze nie ma tytułów, jego mama jest czempionką Polski, czempionką Czarnogóry. Teraz wybieramy się z Argentem do Czarnogóry na wystawy w klasie jeszcze junior, czyli tej młodzieży. Pokazujemy się, mamy z tego ogromny fan też, to nie jest tylko, że... Nie tylko hodowlany, ale także... Na rodzinny fan. Rodzinny i przy tym wszystkim jeszcze zwiedzamy, widzimy coś nowego. Słowacja ostatnio była, Nitra, wspaniałe miasto, polecamy. Także no, to jest dodatkowy ten plus tej wypraw tych po to, żeby... Ja bym chciała tylko jeszcze dodać, skoro gdzieś to się ukaże, chciałabym prosić wszystkich właścicieli psów właśnie o to, żeby wychowywali własne psy, bo to jest bardzo istotne. Wszyscy mówią o tym, że nie zostawiamy psów w samochodach, że trzeba je tam szczepić, karmić i tak dalej, ale przede wszystkim wychowywać. Gorący mój apel, bo wtedy się naprawdę żyje dużo, dużo fajniej z psem. Nie zabrakło również stoisk z domowymi wypiekami, loterii fantowej, siłowania na rękę z mistrzynią Marią Juroszek oraz atrakcji dla najmłodszych. Ale to zwierzęta były tego dnia najważniejsze. Co roku coś nowego, a przyszły rok już zapowiada się jeszcze lepiej. No to dobra, pan już zdradzi co tam na przyszły rok. Co, jeszcze lepiej, czyli? Czyli tak skrycie można powiedzieć, że imprezę poprowadzi Krzysztof Skiba, główny organizator imprez i założyciel Big Cyc. Cały dochód z imprezy zasili konto zwierzaków, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AS. Zajmujemy się praktycznie wszystkim, bo przede wszystkim są psy, koty i to są koty i psy, które są u nas w domach i chodzimy też, interweniujemy, jeżeli mamy zgłoszenia odnośnie złych ich warunków, ale zajmujemy się też, chodzimy na interwencję dotyczącą zwierząt gospodarskich i mamy pod opieką w ASIE są 4 kuce szetlandzkie, odebrane kilka lat temu interwencyjnie, AS dalej się nimi opiekuje, wygraliśmy 2 sprawy sądowe z właścicielem tych kucy, który ich tak zaniedbał, że praktycznie były na skraju już życia i śmierci. Więc ciągle się coś dzieje, zapraszamy do nas, jeżeli masz trochę chwilę czasu, chęci, zapraszamy. Wolontariuszy z miłą chęcią, ale dorosłych, pełnoletnich przyjmiemy. Bardzo dużo jest zainteresowania z dziećmi, ale po prostu mówię zawsze, zapraszam z rodzicem. To jest jednak odpowiedzialność, to są zwierzęta, ale dzieciaki są bardzo, bardzo wrażliwe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.